Witam serdecznie wszystkie lwy na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość lato 2022. Sprawdzimy, kochani, energię dla osób w związkach, dla osób samotnych, dla singli. Czy możecie kogoś poznać i kto to będzie? Ja oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Kochani, teraz między czerwcem a październikiem przychodzą takie fajne energie uraniczne. Będzie Pluton, będzie Wenus. To jest czas na prawdziwe, szczere związki. Nie na nic udawanego, nie na związki toksyczne. Czy też z narcyzami. Po prostu teraz otwieramy się na coś nowego. Jeżeli coś było nietrwałe, jeżeli coś było po prostu budowane na niesolidnych fundamentach albo wisiało na włosku, te wszystkie relacje się rozpadną. Teraz jest czas na kogoś przeznaczeniowego. Zobaczmy zatem dla Was, drogie lwy, kto się może pojawić dla singli w najbliższym czasie. Zapraszam też, kochani, na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Zapraszam też po bransoletki. Zajrzyjcie do działu karty społeczność z Waszym znakiem zodiaku. Zodiakalne lwy single. Ups, same karty lecą. Dobrze, to zobaczmy zatem, co się chciało pokazać. Kochani, tu ewidentnie u Was coś runęło. Coś się zakończyło. Jest jeszcze zranienie. Tutaj nie został jeszcze albo związek zakończony, albo po prostu gdzieś jeszcze mentalnie czujecie, że jesteście blisko swojego ekspartnera czy ekspartnerki, tak? Tu są skrywane uczucia. Być może mieliście do czynienia z rybą, rakiem bądź skorpionem. Tu jest strach przed wejściem w coś nowego, przed zaangażowaniem. Wy stoicie w takiej pozycji walecznej. Niektórzy z Was mogą na przykład pić alkohol, tak? Jakieś używki tutaj mi się pokazują, bo nie poradziliście sobie jeszcze z tym rozstaniem. Nawet jeżeli tutaj, kochani, czujecie, że jesteście gotowi na coś nowego, to jednak to rozstanie było bolesne, tak? Tutaj była taka bolesna strata i ciężko Wam się w coś nowego zaangażować. Ciężko będzie się w coś zaangażować. Ja mam wrażenie, że ktoś Was podgląda gdzieś, albo Wy kogoś podglądacie, może na Facebooku, na Instagramie. Tu mam cały czas bolączki sercowe, rozterki, smutek, apatia, taka tęsknota za kimś z przeszłości. Wy macie nadzieję powrotu do kogoś, z kim byliście. Tu jest dużo kielichów i dużo ognia. Ogień to może być Wasza energia, kielichy to może być ryba, rak, skorpion, ale oczywiście energie w tarocie są zamienne, różnie to bywa. Ale jest jeszcze ta strata dotkliwa. Jeszcze nie przeżyliście bólu, nie wyleczyliście się. Tu, kochani, ewidentnie trzeba coś będzie zamknąć, żeby ruszyć do przodu, bo inaczej nie otworzycie się na nową miłość. I nawet jeżeli ta osoba się pojawi, wy ją po prostu przegapicie. Wy ją po prostu przegapicie, tak? Księżniczka kielichów, as kielichów, a miłość zmierza w Waszą stronę. Zmierza tutaj duża, fajna miłość, jest nowa szansa na miłość, bo asy to zawsze szanse, tak? As kielichów to jest szansa na miłość, na spełnienie. I jeszcze księżniczka kielichów, więc ewidentnie ryba, rak, skorpion, albo ktoś właśnie też spod tych znaków się pojawi w najbliższym czasie. Dla niektórych może być sytuacja, że to będzie powrót kogoś z przeszłości. Wy tutaj może o kogoś zawalczycie, tak? Jeżeli było rozstanie, wy być może zawalczycie o tę osobę, może dacie sobie szansę drugi raz wejścia w ten związek, bo bardzo widzę tutaj głęboką tęsknotę, lwy. Bardzo głęboka tęsknota. Wy tak mentalnie jesteście z tą osobą związani, czujecie ją mocno energetycznie. Tej osoby nie ma przy Was, ona jest gdzieś w oddaleniu. Ale wy energetycznie jesteście mocno połączeni. Wy aż się przyciągacie tutaj jak magnes. Bardzo intensywnie i często myślicie o kimś właśnie, z kim doszło do rozstania. Więc możliwe, że w najbliższym czasie będzie to pojednanie, czyli w wakacje, bo to czytanko jest na całe lato. Natomiast, kochani, może to być tak, że właśnie faktycznie przeznaczenie Was na nowo połączy, tak? Królowa kielichów, Boże, ile kielichów, kochani, naprawdę, ryba, rak, skorpion, ktoś mi się tu pojawia taki uczuciowy, albo ta osoba może mieć po prostu księżyc w tym znaku, bądź słońce, tak, ascendent. Znakami zodiaku tam nie zawsze trzeba się sugerować, ale bardzo dużo mi się ich pokazało, więc mówię, ogień i woda. No po prostu dwa żywioły, które gdzieś tam, no nie mogą być ze sobą, a jednak za sobą tęsknią, tak? Tu być może będzie po prostu pojednanie, albo spotkacie też nową osobę, z którą właśnie może być takie połączenie, od razu miłość, zakochanie, fajny seks, bo tu jest też energia taka seksualna, tak? Takie połączenie właśnie.
Więc możecie razem rezonować, możecie się przyciągać. No, tu kochani, faktycznie ktoś się na pewno pojawi. Nie będziecie sami w te wakacje, to na pewno nie. Ale tu jest potrzeba przeżycia tego bólu, kochani, pogodzenia się z przeszłością. Ja Was zapraszam na takie rytuały oczyszczające, odcinające, ewentualnie właśnie na rytuały separacyjne, jeżeli jeszcze nie możecie się od kogoś odblokować. No i też, kochani, no do czytań prywatnych, no bo to jest ogólne, to nie będzie dla każdego. Jeżeli macie jakieś pytania, dylematy, chcecie czytanko partnerskie, śmiało. Zobaczmy dla osób w związkach, co tam się u Was w najbliższym czasie wydarzy. As buław, król pentakli, arcykapłanka, rydwan. Tutaj, kochani, coś przyspieszy, coś bardzo przyspieszy. Jeżeli razem nie mieszkacie, będą rozmowy o zamieszkaniu. Widzę pierścionek zaręczynowy. Widzę ruszenie do akcji. Ruszenie do akcji będzie w okolicach lipca, z tego względu, że mamy kartę Rydwanu. Rydwan jest rakiem, więc raki mają urodziny w lipcu. Tutaj będzie szybkie ruszenie z miejsca, tak? Dla niektórych ciąża ewidentnie. Ciąża, tu księżyc, as buław, koło fortuny, kochankowie, kochani, ewidentnie tak. Będą rozmowy na temat założenia związku, na temat założenia rodziny. Znaki, które mi się zarysowały, to właśnie rak, ryba, bliźnięta, ewentualnie, kochani, jeszcze byk panna, koziorożec, ale, kochani, to jest miłość z przeznaczenia, tak? Ktoś przeznaczeniowy, bardzo szybko się spotkacie. Jeżeli jesteście na odległość, no to tutaj będą szybkie spotkania, intensywne. Będą rozmowy na temat wejścia w stały związek, na temat właśnie zbudowania czegoś trwałego. Bardzo fajne, kochani, energie i bardzo takie, no, stabilne. Także tu się dużo zadzieje, kochani. Jest równowaga w dawaniu i braniu i jest miłość. Szóstka pentakli, as kielichów, pięknie. Tak jak single miały trudne energie, tak wy, kochani, w związkach macie cudowne energie. I faktycznie tutaj będą jakieś zaręczyny, być może ślub, być może właśnie ciąża, bo też mi się mocno zarysowała. I wy wchodzicie w ten związek na petardzie, na pełnej petardzie, kochani. Tutaj będzie po prostu wow. Tu jest i chemia, i miłość, i taka naprawdę energia seksualna. I stabilizacja, bo mamy króla pentakli, czyli chęć ustabilizowania się. Być może zakupicie jakąś nieruchomość, dom, mieszkanie, tak? Jeżeli, tak jak powiedziałam, razem nie mieszkacie, no to zamieszkacie. Także te wakacje będą intensywne, ale to sprzyja zakładaniu związków, kochani. Także ta energia uraniczna bardzo mocno w przyszłym czasie letnim będzie tutaj na Was wpływała. No i myślę, że do września tutaj, kochani, już będziecie w takich określonych związkach, dużo ze sobą porozmawiacie, ustalicie pewne wartości, priorytety i wejdziecie w to na 100%. Pięknie, lwy. Tutaj macie cudowne czytanie. No i takiej miłości Wam życzę. Oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały, po bransoletki ze znakami zodiaku z naturalnych kamieni. Zajrzyjcie do działu karty Społeczność. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, dużo miłości.